Cześć. Od ładnych kilku tygodni jest bardzo gorąco. Pogoda nas rozpieszcza taką iście wakacyjną atmosferą, aurą. Ja w tej chwili nie czuję się najlepiej, bo nie lubię takiego skwaru. Wolę, jak jednak jest troszeczkę zachmurzenie, troszeczkę chłodniej. No ale dla roślin, jeśli będziemy je podlewać, to całkiem spoko, zwłaszcza dla naszych pomidorów. Nie do końca jest z tymi warzywami kapustnymi, gdyż przy takiej pogodzie bardzo atakuje je mącznik szklarniowy. Jeszcze kilka dni temu widziałem, że moje roślinki były bardzo ładne, czyściutkie, nic nie miały. Jakoś, nie wiem, wczoraj, przedwczoraj zerknąłem pod listki i już zobaczyłem, no na każdym przynajmniej po kilka tych żyjątek. Nie będę się bawił w to, żeby codziennie chodzić tam i je palcem ubijać, bo nie dam rady, nie zdążę obejść wszystkich krzaczków i tego zrobić. Więc postanowiłem, że dzisiaj się troszeczkę pobawię i sprawdzę na tych jarmużach sposób z szarym mydłem. Wprawdzie jest powiedziane, że powinniśmy przemywać te liście od spodu gąbeczką czy czymś tam. No troszeczkę dziwne mi się to wydaje, żeby tam siedzieć i szorować te liście. Podejrzewam, że to właśnie szare mydło, to chodzi o to, żeby pousuwać gąbką to, co tam jest, te ewentualne jajeczka i te muszki, czyli pozostałości też. Ja spróbuję na razie zrobić to w ten sposób, że rozrobiłem sobie mydło w ciepłej wodzie, przygotowałem sobie atomizer i spryskam te liście dokładnie od spodu, każdy po kolei, ręcznie. W międzyczasie będę próbował usunąć też palcami te robaczki, które tam gdzieś są. Zły lejek mam. Dużo się rozlewa. Ale i tak większość trafia do butelki. Spróbuję tam palcami troszeczkę też gdzieś tam co więcej ubić. Ale przede wszystkim zastosuję ten oprysk. Przyjrzę się dobrze tym liściom, tak żeby zobaczyć, czy w najbliższym czasie ta populacja się zmniejszy, ograniczy, czy może całkiem się wyniosą z roślinki. No, roztwór jest dosyć intensywny. Dużo tego mydła tu rozpuściłem. Nie potrafię tak na oko powiedzieć, gdyż żałuję, bo mogłem naskrobać na wagę, rozpuścić i wtedy bym dokładnie znał proporcje. Ale jeśli będzie trzeba, to powtórzę to z wagą, żeby wiedzieć, czy to mydło jest skuteczne i ile go dać. Na razie wybierzemy się teraz do roślinki. Pokażę, jak to będzie wyglądało na roślince, jak będzie wyglądało po oprysku, a potem sobie będziemy sprawdzać co parę dni, czy tam codziennie, jak wygląda efekt, który przyniesie nam ten oprysk. I czy w ogóle przyniesie sam oprysk, czy nie będzie trzeba faktycznie pobawić się w przemywanie gąbeczką i takie troszeczkę mechaniczne ściąganie tych jajeczek czy tych robaczków. Ogólnie jeszcze wczoraj nie widziałem tam jajeczek. To były wczoraj, przedwczoraj, to tak było dosłownie po kilka sztuk tych muszek. Więc jest szansa, że taki ekologiczny, nazwijmy to, już nie wiem czy to mydło to jest takie to już znów ekologiczne dla warzyw w ogrodzie, opryski zadziałają przy szybkim zareagowaniu na problem. Na początek postaram się pokazać, jak to wygląda w tej chwili od spodu. O, już jest tego coraz więcej. Pojawiły się jajeczka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. No z 11 muszek już jest na takim liściu. No tu jest podobnie. Jeszcze nie ma takiej tragedii, ale już zaczęło być tego sporo. Wezmę o tak to właśnie. Postaram się troszeczkę o, już liścia złamałem. Pięknie. Pięknie. Jedną ręką to sobie można kury macać, a nie robić takie rzeczy poważne. Dobrze, przyniosę w takim razie tutaj statyw, jakoś to ustawię.
i powalczę z tym na pięści. Zobaczymy, czy to coś pomoże. Dobra. Ok, przyniosłem sobie już staty, zamocowałem kamerę, żeby jakoś tutaj móc to obsługiwać na dwie ręce. Nie będzie to za wygodne. O, jeszcze jakaś gąsieniczka. Won z mojego jarmużu. W sumie zapryskajmy to z dwóch stron. Co będziemy na mydle oszczędzać. Człowiek chce zjeść kawałek jarmużu. No proszę, na tym liściu za wiele nie ma. Ciekawe. Ja to tam te łodyżki młode też zapryskam. Niech to sobie tam leci. Zobaczymy, czy to coś nam da. I oby nam to coś dało. Już nie mam. O, kolejna gąsieniczka. Pięknie, pięknie. Pięknie. Człowiek by chciał mieć warzywka bez chemii. Ale jak tutaj przy takiej pogodzie wygrać z tym dziadostwem? Tu jeszcze się jakiś listek schował. Ręce są bardzo takie śliskie od tego prysku, więc mydła jest sporo w wodzie. Mogłem sobie wziąć taki opryskiwacz ciśnieniowy, by było wygodniej. Aczkolwiek on jest znów duży i tutaj by było ciasno go używać. Roślinka jest zapryskana już tak dosyć dokładnie w tej chwili. Z każdej strony mokra. Myślę, że jeśli to w jakiś sposób ma odstraszyć tego mączlika, to już na pewno się tego mydła najadł. Ja mam śliskie ręce. Potem trzeba będzie pamiętać, że to do gotowania tego jarmużu wziąć i go dobrze wymyć z tego. Bo mydła na nim będzie tyle, że jeszcze spokojnie będzie można sobie nogi w wodzie wymoczyć po ciężkim dniu pracy. Bo oczywiście po opłukaniu najpierw jarmużu w wodzie. Nie razem. Dobra. Myślę, że nie ma co dłużej już o tym gadać. Należy to zostawić w spokoju i przyjść zobaczyć, jaki jest efekt jutro, pojutrze czy za parę dni. A jeszcze jeden listek tutaj się ukrył. O, proszę. Jego też poczęstujemy. Tak naprawdę ręcznie niewiele ubiłem tych muszek. Podejrzewam, że sama woda też już je mocno odstrasza, gdyż one muszą mieć sucho do rozmnażania. A jednak taki, nawet jeśli pada deszcz czy coś, to jarmuż ma taką strukturę liści, że ta woda, padając na niego od góry, spływa tymi różnymi roweczkami i spada na ziemię lub po łodydze do pod sam korzeń. I pod spodem dalej jest sucho, więc on tam może się fajnie rozwijać. Na razie to by było na tyle, bo nie ma co tutaj więcej pokazywać. Zobaczymy, co nam przyniesie ten tydzień, albo chociażby kolejne dni i czy uda się uratować uprawę jarmużu przed szkodnikami. Hej, na razie.